Wyobraźmy sobie, że któregoś dnia szewcy mówią tak. Nie może być w ten sposób, żeby buty dzieci musiały kupować, albo nawet i dorośli. Przecież buty to jest podstawa. Bez butów dzieci się przeziębiają, bez butów dzieci sobie mogą nóżki pokaleczyć. A przecież są biedne rodziny, których nie stać na kupienie dziecku butów. Trzeba koniecznie prowadzić zasadę, że dziecko może dostać buty bezpłatnie. No człowiek sobie myśli, no tak, to ci szewcy, tacy filantropi chcieliby każdemu dziecku buty podarować. Nie. Zaraz potem szewcy dodają, że to powinno być tak, że powinny być podatek i z tego podatku ściąganego od wszystkich, prawda, się kupuje każdemu dziecku śliczną parę butów. No to wtedy zaczynamy rozumieć, o co szewcom chodzi, prawda? Oni chcą tutaj się napchać jakimiś pieniędzmi, chcemy być zbyt zapewniony, niezależnie od tego, co zrobią. I rzeczywiście, jakby się taki system wprowadziło, to oczywiście po jakimś czasie albo butów by zabrakło, albo buty by nie pasowały na nikogo, bo szewcy by robili buty masówkę taką, prawda? Nie dbając o rozmiar, byle tylko wypchać, prawda? No i byłoby to samo, co w PRL. Chyba jest oczywiste, prawda? A teraz popatrzmy na nauczycieli. Oni mówią dokładnie to samo. Nie może być tak, powiadają, żeby nauka była płatna, bo przecież niektórych rodziców nie stać na zapewnienie dziecku wykształcenia, a przecież dziecko bez wykształcenia to może sobie coś tam. I oczywiście to wcale nie oznacza, że oni chcą pracować za darmo. Nie. Oni chcą właśnie tego samego, co ci szewcy w tym przykładzie. Oni chcą, żeby od wszystkich wziąć podatki i im płacić pieniądze. Jaki jest efekt? Oczywiście po jakimś czasie nauczyciele zaczynają wykładać to, co im jest wygodne, bo na przykład oni znają, załóżmy, archeologię Hetytów, zaczynają uczyć, prawda, ludzi archeologii Hetytów pod przymusem, bo akurat tacy są, prawda? I po jakimś czasie ta potrzeby nauki, potrzeby tych dzieci i potrzeby nauczycieli się zaczynają rozmijać dokładnie tak samo, jak potrzeby dzieci bez butów i szewców. Nie dajmy się oszukać. Nauka, tak samo jak buty, powinna być płatna. Dzięki temu, że buty są płatne, jakoś nikomu butów nie brakuje. A jak nauka jest niby bezpłatna, przypominam, że nauczyciele pieniądze biorą, no jak jest płatna, nie? To od razu mamy problemy. Bo jak mówił świętej pamięci Stefan Kisielewski, założyciel UPR-u, socjalizm jest to ustrój, który się bohatersko pokonuje trudności nieznane w żadnym innym ustroju.